Nie przekraczamy linii białej. Lecimy, lecimy. Szybciutko, szybciutko. Bierzemy, kto przybije piątkę, jedna piłka na parę. Szybciutko. Super. Julek ze strzałem. I na koniec. Jedziemy. Brawo, Jonathan, super. I strzał Patryk, brawo. Jedziemy dalej. Start, Wojtek. Zajęcia, które prowadzę, mają tak naprawdę jeden cel, żeby każdy, kto na nie przychodzi, miał jakieś poczucie sukcesu. Prowadząc zajęcia, staram się stworzyć takie warunki, gdzie jest to możliwe. Gdzie jest to możliwe, żeby każdy ten swój sukces mógł dostrzec. Żeby też zobaczył, że ja go dostrzegłem. Jeśli podzielimy dzieci w pary, gdzie jest jedna piłka na parę i w tych parach ustawieni zostaną w rzędy, wymienią dwa podania i oddadzą strzał na bramkę, to mają szansę właśnie, żeby oddać celny strzał, żeby dobrze podać i też jest szansa, żebym ja to zauważył i wtedy ich za to pochwalił. Jak już dzieci rzeczywiście grają w piłkę, grają w mecz, to jest tyle emocji, że nie ma sensu po błędzie jakoś bardzo krytykować dziecka. Zazwyczaj dziecko, szczególnie te najmłodsze dzieci, tak się przejmują, że popełniły błąd, że puściły bramkę, że należy ich tylko i wyłącznie wspierać, dać im wiarę w to, że następnym razem może im lepiej wyjść i towarzyszyć im w tym, że w tej chwili jest im smutno i to bardzo ich zabolało, co się stało. Jedna osoba do piłki. To jest pierwsza ważna rzecz, tak? Reszta kryje. A reszta kryje. Zagrasz stoperkę. Stopera albo stoperkę. Tu z tyłu, dobrze? I czyli tak, cofasz się jako ostatnia osoba do tyłu i rozgrywasz na boki. Podaj mu, podaj mu. I do tyłu. Nie daj! Jest bramka, 1-0, nie szkodzi. Prawie było, Julek, zobaczcie! Na razie jeszcze powalczcie chwilę beze mnie, dobrze? Zobacz, nie przejmuj się tak, wszystko jest w porządku. Możesz jeszcze puścić dwie albo trzy bramki, też się nic nie stanie. Obiecuję ci. Gramy dalej, będzie dobrze. Twoja, Andrzej, nie daj! Brawo, Julek, co za interwencję! Jeśli jest możliwość, żeby inne dzieci zachęcić do tego, żeby wspierały kolegę, kiedy on tą bramkę puści, to też bardzo jest ważne i niektóre dzieci potrafią to zrozumieć i fajnie wspierać siebie nawzajem już na boisku, nawet w bardzo młodym wieku. Dobrze, Andrzej? Walczycie. O, brawo! Wojtek, brawo za...